Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale, widzowie. Dzisiaj mam plan. Mam plan dzisiaj, widzowie, ponieważ jak widzicie, mam moje pierwsze zielone, które udało mi się odebrać. Mam również strój przecudowny, prawda, z panią Styla, prawda, załóżmy sobie go, pokażę wam jeszcze jak on wygląda. Jeszcze raz tak jak ostatnio, patrzcie jak pięknie się prezentuje. Tutaj, prawda, logo całe na tej koszulce, ale oczywiście to powinienem sobie odłożyć gdzieś na jakiś statyw. Czy ja tu mam jakiś statyw? Dlaczego to jest taka zbroja, taka szpetna? Nie, bierzemy to, ja tego nie chcę. Bierzemy to stąd. Tutaj oczywiście zapodamy teraz takiego, że tak powiem, blusa. I uwaga, dajemy tak, tak, tak. Czapka nie tu, czapka musi być tutaj. Oczywiście jest dobrze. I to zakładamy sobie tutaj to do siebie. A ta diamentowa zbroja, to nie wiem, niech sobie jest tu na razie, bo mi to niepotrzebne. W każdym razie, to co mi jest potrzebne, to całe moje bogactwo. W dzisiejszym odcinku wszystko co mam, wszystkie bogate rzeczy, wszystkie najdroższe, dosłownie wszystkie, widzowie, muszę zabezpieczyć, ponieważ tak jak wiecie, zbudowałem sobie safe na dole, w którym schowałem moje cenne rzeczy, ale to był błąd. To był błąd i zaraz wam powiem, dlaczego to był błąd i jak rozwiązuję ten, że tak powiem, zły problem. Tak samo jak problem jest z tym, że nie wyłączyłem Facebooka i mi wiadomości przychodzą. Dobrze, a więc kontynuując już, skoro udało mi się wyłączyć Facebooka, to widzowie, lecimy po wszystkie moje bogactwa jeszcze do... jest w tym moim sejfie jeszcze, tam znowu nie zabrałem, ale musimy jeszcze polecieć do mojej chaty na Palionowie, ponieważ tam również mam pewnie jakieś bogate rzeczy, w Enderchestie czy w innych takich rzeczach, to trzeba stamtąd, że tak powiem, zabrać. O, tutaj jest wieśniak, z którym chciałem robić biznesy takie tutaj robić, ale niestety, że tak powiem... Nie miałem na to czasu jeszcze. Ale dobra, tutaj zrobimy tak. Wejdźmy sobie do naszego tutaj pięknego, że tak powiem, skarbca. Tutaj, no wiele rzeczy. Czemu to był dirt? Chyba Enderman mi to przyniósł. Dobra, bierzemy to, co jest najbogatsze stąd. Czyli diamenciki, oczywiście, bierzemy stąd wszystkie diamenty. Spytacie, po co mi w takim razie ten safe, skoro tu nie będę trzymać rzeczy? No tak jak wiecie, safe nie jest specjalnie dobrze chroniony. I najlepiej chować wszystkie swoje rzeczy w miejscu, które nie jest, że tak powiem, znane nikomu. A to miejsce jest znane Milki, ponieważ razem z nią to budowałem. Ten safe wykorzystam sobie po prostu jako magazyn, tam będę chował sobie różne rzeczy, a... miejsce, w którym będę chował najcenniejsze rzeczy, będzie totalnie ukryte. Ja, widzowie, już wiem, gdzie to będzie, ale wam jeszcze, nie powiem, jeszcze was chwilę potrzymam w niepewności. Widzowie, znowu się rozchorowałem, taki czas jest teraz, że znowu mam katar. Strasznie mnie to denerwuje, no ale trudno, już niech muszę to przeboleć. Dobra, jesteśmy tutaj, bierzmy znowu wszystkie najcenniejsze rzeczy. Ja przez to, że mam katar, muszę... O, patrzcie, ile mam diamentów, ja nie mogę, jak jestem bogaty. Ale niestety te diamenty teraz niewiele znaczą już. Niestety, nie są już takie cenne jak były przez to, że jest zielone. Teraz zielone jest najcenniejszą walutą i przydałoby się to wszystko zamienić na zielone. Tak by było najlepiej, więc mam nadzieję, że znajdziemy takie miejsce, w którym będziemy mogli to zrobić, albo jakoś ewentualnie komuś to sprzedać. Byłoby miło. Dobra, tutaj jak to wygląda, ja szczerze tutaj już chyba nie mam żadnych cennych rzeczy. Wydaje mi się, że wszystko co miałem cenne już zabrałem. Aczkolwiek tutaj miałem czasem takie różne rzeczy, na przykład prezenty od Milki miałem. Już ich nie mam? Gdzie ja dałem wszystkie? Jest netherite też jest przydatny. Ale ja miałem takie prezenty od Milki, nie wiem czy pamiętacie. Ja je gdzieś chowałem. I... to nie tutaj zdecydowanie. Ale tutaj? A nie, tutaj też nie, dobra, już wiem co to jest za miejsce. O nie, teraz to muszę postawić inaczej. Czekajcie, bo się tutaj z tym lekko męczyć trzeba. O dobra, tak jest postawiony git. Nie wiem, już nie pamiętam gdzie ja miałem jakieś ukryte skrzynki. Wydaje mi się, że gdzieś jeszcze miałem. Tylko ja już są one tak poukrywane i tak już jakby się zamotałem z tymi moimi tajnymi miejscami, że ja już nie pamiętam gdzie takie rzeczy są. Ale dobra, jeszcze jest jedno miejsce, które muszę sprawdzić, którego nie sprawdziłem. Jest to tutaj na dole, jak wlecimy sobie do mojego domu, to jest oczywiście miejsce tutaj, mnie poniosło troszkę. A, ja to usunąłem już, teraz mi się przypomniało, ale czekajcie, czy... nie, no skrzynka dalej jest, tego nie usunąłem. Ale skrzynka jest pusta, dobra, zabierzmy to stąd. Żebyśmy już pamiętali, że tutaj nic nie ma. O kurczę, tutaj jeszcze... dobra, postawmy tu dirta i postawmy tak. Dobra, jest git. Czyli co? Czyli najcenniejsze rzeczy mam wszystkie zabrane. Tutaj również zabrane. Wszystko to są, nie są już takie cenne rzeczy. Dobra, mam wszystko, co jest najcenniejsze, zabrane. Lecimy z powrotem na osiedle to stało, ponieważ to właśnie w tamtym miejscu postanowiłem ukryć te wszystkie moje cenne rzeczy. I zaraz zobaczycie, w jakim to jest dokładnie miejscu. Jak wiecie, zbudowaliśmy ostatnio z Milki tam bardzo fajnie, że tak powiem, golema i ten potok. No i tak jak możecie się spodziewać, golem jest miejscem, w którym... ej, dlaczego tam jest tak rozwalone? Ej, co tu się stało? Co tu się stało? Dlaczego to jest tak rozwalone? Ej, nie podoba mi się to. Aha, ja to chyba ja to rozwaliłem. Chyba ja to rozwaliłem, dobra. Nieważne, bo ja... a nie, to nie ja rozwaliłem, bo ja tutaj nie robiłem nic. Czy robiłem? A może robiłem? No nie, jest tu mechanizm, to ja robiłem, dobra.
Czyli to jednak, to jednak ja zrobiłem tą dziurę. Dobra, już się wystraszyłem, że ktoś mi tutaj się włamał. Dobra, później ją naprawię. To na razie nie ma takiego większego znaczenia. Uwaga, wchodzimy tutaj i teraz tak, powiecie, co tutaj jest? Przecież tutaj nic się nie kryje za tym. Otóż jest, patrzcie, tu jest taka dziura i tu jest przycisk, który tak średnio widoczny jest, dzięki temu, że to jest oczywiście na stołnie. Klikamy sobie ten przycisk i otwiera nam się tu przejście. Schodzimy sobie na dół, tu możemy znowu otworzyć sobie i wyjść. No nikt by się nie spodziewał tego, patrzcie, jeszcze tu są schody dodatkowo, żeby można było po schodach sobie elegancko wyjść. Dobra, schodzimy na dół. Idziemy na dół. O nie, tylko pochodnic nie zabrałem. Miałem zabrać pochodnie. Dobra, zabierzmy tą w takim razie, żeby tu było cokolwiek widać, bo tutaj jeszcze totalnie nic nie zrobiłem. Tu jest tylko zrobione pomieszczenie, takie właśnie. No i w tym pomieszczeniu postanowiłem, że zrobię miejsce, w którym będę ukrywał najcenniejsze rzeczy i to właśnie tutaj to wszystko, że tak powiem, będzie się kryło. I tutaj, w tym miejscu będą zielone, a tutaj w tym miejscu zróbmy sobie, dajmy pochodnie tutaj i tu w tym miejscu dajmy sobie diamenciki, a po drugiej stronie damy sobie na przykład emeraldy. Taki jest plan. Tylko ja muszę zdać po więcej rzeczy, bo no tak jak widzicie, nic tutaj nie ma. Musimy to udekorować całe. Możecie dać znać, co sądzicie o tym miejscu. Wydaje mi się, że tutaj moje wszystkie rzeczy będą bezpieczne i że tutaj raczej nikt nie powinien szukać tego, no bo kto by się spodziewał, że ja za golemem będę miał jakieś wejście, wiecie o co chodzi. No, ja bym się nie spodziewał, ale może są tacy, co się będą spodziewać. Dobra, zabierzmy skrzynkę jedną, tu są skrzynki jakieś, dobra, to nam wystarczy. Coś do dekoracji, zabierzmy to, żeby tam było bardziej przytulnie. Trzeba to zrobić tak, żeby było bardziej przytulnie tam. Zabierzmy to. Weźmy świecę, zapalimy tam świecę, a czemu nie? Możemy tam dać również... czy chcę tam zadziewać jakieś piece? Może niekoniecznie, bo tam raczej przepalać nic nie będę, ale crafting może się przydać. Weźmy sobie jedno łóżko, jakbyśmy tam chcieli kimnąć się kiedyś, ewentualnie. Weźmy to. To możemy zabrać też, to weźmy też, może się przyda. Dobra, mamy takie podstawowe rzeczy. Wydaje mi się więcej... Dobra, na razie tyle. A, jeszcze liście bym wziął. Czy są liście jakieś? O, są liście, dobra. Są liście, możemy to udekorować jeszcze liśćmi. Dobra, lecimy w takim razie z powrotem do tego... A, pochodnie, oczywiście, że pochodnie. Widzowie, o pochodniach zapomniałem. Tu są dwie pochodnie, ale potrzebujemy ich więcej. Z tym, że ja nie mam pochodni chyba więcej. O kurde, nie mam pochodni. O nie, dobra, no to w takim razie pochodnie odpadają. Mamy tylko tyle. No ale to nam starczy jakoś, żeby to oświetlić tak na razie. Ja to później zrobię poza odcinkiem jeszcze, bo i tak muszę zamurować to, co tam... O nie! Dobra, jeszcze raz. No nie, no muszę to z ręką zrobić, no naprawdę, to jest niezłe zabezpieczenie. Dobra, i teraz tak, tutaj jedna pochodnia, tu to trzeba zamurować też. Nie zamurowałem tego, teraz to widzę. Tam jedna pochodnia, schodzimy na dół i tutaj damy drugą pochodnię. Tam jest jedna, dajmy tu i tą dajmy tu. I w ten sposób mamy w miarę to oświetlone podobnie, aczkolwiek trzeba tu więcej tego na pewno. Dobra, dajmy tak, tutaj podwójna skrzynia, tutaj podwójna, podwójna. Podwójna, okej, coś takiego. Udekorujmy to jakoś, żeby wiecie, żeby to jakoś wyglądało coś takiego. Dajmy tutaj liście, żeby to, no wiecie, jakoś tak, żeby tu dekoracja była jakaś, żeby to wyglądało, się prezentowało. Dobra, zróbmy tak, coś tego typu. To akurat nie pasuje mi kolorystycznie do tego. Dobra, jednak to nie, jednak nie. To zrobimy z tej strony, tutaj to tu mi to będzie pasowało. Bo zrobimy coś takiego. I zrobimy tak, a tu w tym miejscu powstanie crafting, żeby to było jako taki stół, wiecie o co chodzi. Weźmy sobie tutaj coś w tym stylu, zróbmy tak, coś takiego, to jest dobry design, ja go bardzo lubię. Tu by się też przydała pochodnia, ale mamy świecę, więc postawimy świecę, tylko nie mamy jak jej odpalić, więc niech sobie jest tutaj jedna świeca. Weźmy sobie to tutaj, coś, kurczę, znowu mnie poniosło tu, tu zrobimy tylko takie coś. I tu damy kolejną świecę. Dobra, a tu możemy dać dwie świece, żeby to się mocniej świeciło tutaj. I aha, i tutaj miał być, tu są diamenty, tutaj będą emeraldy. Zróbmy to od razu, rozłóżmy tak, żeby to wiecie, żeby to można było łatwo tutaj dawać. Tutaj to samo zróbmy, najpierw zabierzmy wszystko i teraz jeszcze raz pup. Wkładamy wszystkie diamenty i ostatnią bierzemy i rozkładamy. Dobra, coś... Idealnie! To było przeznaczenie, widzowie, żeby to tak tutaj wyglądało. Idealnie się to pokryło, dobra, to jest to. Teraz tak, tutaj mamy, tu mnie to troszkę poniosło, jednak tutaj tak nie chcę, tu niech jest coś takiego. I możemy tutaj zrobić ewentualnie taki design fajny, żeby tutaj również były te biblioteczki. To wygląda dobrze, to wygląda git. Zróbmy też, o, mam pomysł, widzowie, mam pomysł. Zróbmy to samo z tej strony. Zrobimy raz, dwa, trzy, cztery, zostały nam jeszcze trzy. I te trzy możemy zrobić tutaj. No i w ten sposób mamy fajny design. Bardzo fajny taki designerski styl. Tu zróbmy tak.
coś takiego. Niech to tak sobie, że tak powiem, wygląda. Postawmy klapy. O, to będzie taka zabezpieczona skrzynka. Ona będzie najcenniejsza. Klapy w ten sposób. To jest to, widzowie. Tak to może wyglądać. Dobra, mamy to. Zabierzmy to może. Czy to nam się do czegoś przyda? Chyba nie. Chyba tabliczki na razie nie. To może nam się przydać. Zróbmy tutaj takie coś. Tutaj nie potrzebujemy, ale tu zrobimy tak i zrobimy tak. Dobra, no, no powiem wam, ej, ładnie to zaczyna wyglądać. I tu pochodnia jeszcze, a tu będzie się świecić to. Więc postawmy pochodnię tu, ona to jakoś oświetli, tutaj się doświetli. Jest git, tylko no nie mam zapalary, bo zapalary jeszcze by się przydało pójść. A jeszcze netherite, więc netherite dajmy sobie może, no dajmy tutaj, to nie ma znaczenia. Niech jest netherite'ik tutaj. I łóżko, jakbyśmy chcieli tutaj kimnąć, to zrobimy tutaj taki, taką wnękę jakby. Może coś, coś w tym stylu. Wydaje mi się, że to będzie git. Raz, dwa, trzy, cztery. Oj, tutaj nie tak, tu nie tak, tu nie tak, tu nie tak, tak, tak. I tu, do kimnięcia się. Sprawdźmy, że możemy się kimnąć. Ta, możemy się kimnąć. No i jest git, no i jest super. Dobra, czyli tutaj jest idealnie. Teraz możemy wyjść na górę, bo wszystko tutaj chyba... Czekajcie, czy ja tu o wszystkim wszystko dałem? To chciałem? A, chciałem jeszcze po to zapalarę pójść, żeby to jeszcze zapalić, tak. No i widzowie, możecie dać znać, co sądzicie o tym miejscu. Ja wydaje mi się, że to będzie dobre do ukrywania tych pieniędzy, bo ja mam zamiar tutaj, że tak powiem, tych pieniędzy mieć dużo. A jak będę miał dużo pieniędzy, to dzięki temu będę mógł je wszędzie, że tak powiem, sobie pochować i będę bogaty. To jest plan właśnie. Dobra, czy ja mam tu zapalarę? Chyba nie. Dobra, wiecie co, ja polecę sobie szybko po tą zapalarę do siebie na chatę, bo wydaje mi się, że tam mogę mieć. Znaczy tam na pewno będę miał, a jeżeli nie to, to będę miał przynajmniej coś, oła, coś z czego będę mógł skraftować te, tą zapalarę. Jak mnie tutaj dawno nie było w ogóle, tutaj to tak teraz dopiero przyleciałem, a tak to ja tutaj nie latam, już prawie w tym osiedlu tostowo żyję. Dobra, mamy tu idealnie, mamy też pochodnie, żeby oświetlić, więc zabierzmy to i mamy jedną lampę, też ją możemy zabrać. Dobra, jakoś to udekorujemy tam jeszcze, żeby to wyglądało lepiej, więc lecimy w tamtą stronę i ogarniemy, a ja w tym czasie łyk herbaty, bo troszkę chory. I zasycha mi w gardle bardzo szybko, jak mówię. To jest właśnie bardzo uciążliwa, że tak powiem, sytuacja. Dobra, lądujemy tutaj w tym miejscu. I, znaczy nie tutaj, tylko lądujemy po prostu na tym golemie. A, i właśnie, po co ja to rozwalałem tak, te bloki? Patrzcie, teraz jest, taktycznie mogę wam to pokazać. Ogarnąłem sobie bloki, żeby to zamurować. Tylko tu musimy jeszcze zamurować. A to zamurujemy tam jakoś, dobra. Wyjdźmy stąd, zabierzmy ten blok. I teraz raz, to mi powinno starczyć tutaj w zupełności. Tu jeden bloczek, idealnie. I teraz jeszcze wejdziemy do środka i zamurujemy tutaj to, co nam jeszcze zostało. No nie, no nie zrobię tego tak, dobra, muszę... Tak, okej. Zamurujmy to. Dajmy tak. Dobra, niech jest coś takiego. Może być, nie kombinujmy już. 5 nam bloków zostało jeszcze kwarcu, możemy go do czegoś wykorzystać. A w tym czasie tutaj zapalmy te, że tak powiem... O nie, te świeczki w ogóle nie dają światła, tak jak teraz patrzę. Dobra, musimy postawić tutaj jeszcze lampkę. I pochodnie tutaj dajmy na to, dajmy na to. I to teraz tu jakoś nam to rozświetli i dajmy tu. Ojej, nie tak. Tu chciałem dać na to. I tu też. Dobra, i mamy to, widzowie. Przygotowane miejsce, w którym będziemy mogli, że tak powiem, chować nasze wszystkie oszczędności. Tutaj też schowaliśmy te wszystkie zielone. Ja będę sobie tak dysponować tym troszkę, że wiecie, żeby nie było, że wszystko tutaj mam schowane, to zabierzmy sobie na przykład tak 20, no 30, 30 zielonych do dyspozycji. Resztę zostawiamy tutaj. Te pieniądze bierzemy ze sobą i będziemy je wydawać, jak będzie taka potrzeba. A resztę zostawiam tutaj, żeby były bezpieczne, żeby nikt mi nie okradł. I żeby było dobrze. Więc tak to wygląda, widzowie, zrobiliśmy to idealnie, że tak powiem, się to moim zdaniem prezentuje. Schowaliśmy wszystko, co jest cenne właśnie w tym naszym golemie. I ja chciałbym to tam bardziej rozbudować i może jakiś fajny biznes by tam również można było zrobić pod tym. Taki, wiecie, ukryty może. Może jakiś taki, wiecie, też troszkę nielegalny. Było ciekawe, żeby zrobić. No ale w każdym razie to by było na tyle, widzowie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Pozdrawiam. Widzimy się jutro. Elo.